Hola compañeros, mi nombre Mateo i zapraszam do kolejnego piątego odcinka z naszej serii Slay the Spire. Gramy cieniem, akt drugi. No i co? Którędy idziemy? Tu bym wolał, żeby do kupca trafić później. Chyba, że po lewej będzie dwa razy. Nie ma po lewej dwa razy. Chyba, żebym skręcił tu w środek. Też nie bardzo. A tam jest kupiec. W sumie mógłbym iść jakoś tak. Tędy i pewnie stąd tam można by jeszcze skręcić. Iść tu. A to i tak chyba pójdę sobie tędy. Zobaczymy. Wybrana. 6 razy 2, no tak. No słabe karty, umiejętności się trafiły. Że zagranie tego nie ma na razie najmniejszego sensu. No lipa. Lipna ręka. Brońmy się na razie po prostu. Chociaż możemy w całkowicie obronić się przed tym ciosem. Nie weźmy to. Dobra. Dobra, na pewno otrójmy. Widmowego możemy zagrać. Przechytrzenie, żeby mieć więcej energii w kolejnej turze. Uderzenie i to niepotrzebne. No to można by było fajnie zagrać dwukrotnie, bym miał 6 noży wtedy. I każdy by zadawał 5 punktów obrażeń zamiast 4 dzięki butowi. Przydałaby się tutaj to zadławienie w tym momencie, by się tu bardzo przydało, bym wszystko zagrał jeszcze z nożami. No ale no nie ma. Podwójne obrażenia teraz mamy, tak? Momencik, sprawdzę coś. Dobra. Teraz tak. On nie będzie atakował, no ale zagramy te noże. Neutralizację możemy wrzucić, bo na dwie tury będzie osłabiony. No i nożami klepiemy ostro. No, gdybyśmy mieli tutaj to zadławienie, to by się to pewnie zabiło. Jeszcze obronę bym zagrał tylko po to, żeby zadawać jeszcze tym obrażenia. Osłabienie, siła plus 3, no ty. 4 siła, obrażenia tylko 6 razy 2. To ile by było wtedy? 2 razy 2 bez tej siły, czy? Albo jeszcze osłabione jest. No tak. O, szłomienie można by zagrać. Wtedy też by się Vinci tam zadawało pewnie. Czy tak, pozbędę się tego. Aha, to tak działa. Pozbyłem się jednej klątwy, kolejna się utworzyła mi w talii, tak? Dobra, zagramy tę obronę. Możemy to osłabienie przedłużyć. No i nie ma sensu tego tutaj klepać, bo i tak tego nie porobię.
Muszę przyjąć na klatę te ciosy. No niestety. O, 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 o. Impuls. Taniec ostrzy. O! Panie! Ale ja cię nożami obsypię teraz. Sru. Jakbyś jeszcze miał tę garotę na sobie, to o, panie. Bez ostrzeżenia. Zadaj 7 punktów obrażeń, na 7 punktów słabości. To jest w sumie ulepszone, to może bym zagrał, to ja wezmę sobie to. Dobra, zobaczmy co tu. Podchodzi do ciebie mężczyzna z przepaską na oku i demonicznym uśmiechem. Witaj nieznajomy, masz ochotę na odrobinę zaawansowanej nauki i mogę uczynić cię silniejszym niż trening czy dowolne błogosławieństwo. Na pewno ci się przyda w twojej bohaterskiej i samobójczej misji, więc co powiesz? Otrzymaj Jax. Zostań obiektem testowym. Podmień dwie karty. Wybrane czy losowe? Wypij mu tagen. Otrzymaj unikalny artefakt. A, dawaj artefakt. A to jest napisane, co to robi. A Jax to jest jakaś karta za darmo. Utrać 3 punkty życia. Zyskaj 2 punkty siły. To nie. To pewnie sam bym wybierał. Ale nie wiadomo. No jest na zielono, więc pewnie miałbym kontrolę nad tym. Protagoniczna siła. Każdą walkę rozpocznij z 3 punktami siły. Na końcu pierwszej tury utrać. Aha. No to nie. Nie no, w pierwszej turze to rzadko kiedy chcę przechodzić do ofensywy. No, także nie bardzo. To sprawdźmy. Okej. Okay. I tutaj można by na przykład uderzenie i obronę podmienić. Coś dostałem dziwnego, nie wiem, wspaniale, tajemniczy mężczyzna wstrzykuje ci 3 zagadkowe substancje i wyciąga notatnik. Po chwili zaczynasz odczuwać silne zawroty głowy, a kątem oka dostrzegasz, jak mężczyzna gorączkowo sporządza notatki. Gdy odzyskujesz zmysły, spostrzegasz, że tajemniczy mężczyzna zniknął. Co jak za karty dostałem? Tutaj, taktyk, niezagrywalna. Jeśli odrzucisz tą kartę, zyskaj... Aha. Zyskaj energię. Niezagrywalna. Czyli musiałbym ją odrzucić jakimś innym sposobem, tak? Na przykład tym ocaleniem. Mógłbym się pozbyć taktyka. Kolczatki. Kiedykolwiek przeciwnik cię zaatakuje, zadaj mu 3 punkty obrażeń. Czyli to jak te ciernie u pancernika, rozumiem. No dobra, zobaczmy. O, ptasiory. Czy będzie można w nich rzucać nożami, to może coś z tego wyjdzie. Będą spadać. O, może to zagramy. 8 punktów siły wszyscy stracą. Zero obrażeń. Tego by się chciało teraz zrzucić, bo on jakieś tam wzmocnienie niepotrzebnie szykuje. Weźmy go kolankiem. Uderzeniem. I uderzeniem. Dobra, i spadł. I oni niech sobie biją za zero. Dobra. Aha. Ojej. No nie za dobrze to wygląda. Dobra, gramy obronę.
Ocalenie na końcu. Czy tego jednego można by się pozbyć chociaż? No bo z tymi nic nie zrobię, nie jestem w stanie trzykrotnie uderzyć. Trucizna nie będzie obrażeniami takimi, tego typu, że spadnie przez to, nie? To tak pewnie nie zadziała. No pozbądźmy się chociaż tego. A, i trucizna przeskoczona kogoś innego. To tak działało faktycznie. Dobra, 18 pancerzyka mamy. No coś tam się zablokuje. Trochę weszło w HP. O. No, można by... Noże bierzemy, nie? I stunujemy. Po prostu zarzucamy je nożami, pospadają na ziemię i będzie git. Impuls. Taniec ostrzy. Cyk. Dobra. A właśnie, i te noże normalnie by im zadawały tylko 2 punkty obrażeń, ale przez buta i tak po 5. No to jest bardzo dobre. Ten spadł. Ten spadł, obydwa są zestonowani. Możemy sobie to zagrać. Jakieś uderzenie, jakąś agonię. I ten niech sobie tutaj leży. Tak, tych zagrać się tego nie da. Dobra. Płynny brąz, zyskać czy punkty cierni. No nie. Cios kończący, zupgrade'owany. Zadaje 8 punktów obrażeń za każdą kartę ataku zagraną w tej turze. O! Zadaje 20 punktów obrażeń, jeżeli w tej turze jakakolwiek karta została odrzucona. Aha, pod koniec tury zachowa jedną kartę. O! To też interesujące. Ale wezmę to, cios kończący. I kupiec. Jakąś kartę sobie może odrzucimy, albo może jakiś artefakcik kupimy. Co tu masz? Szczęśliwy kwiat. To jest Plants kontra Zombies przecież. Co każdą trzecią turę zyskaj energię. Dobierz 2 dodatkowe karty na początku walki. No dużo miałbym kart w pierwszej turze. 50% zniżki na wszystkie produkty. Jak to teraz kupię, to mnie nie będzie stać już na nic innego, ale w trzecim akcie może udałoby się z tego skorzystać wtedy jakoś dobrze. Być może. Już to też się wydaje użyteczne. Szkoda, że się nie trafiła ta karta na początku w pierwszym tym. Chyba, że była, ale mnie nie było stać, nie pamiętam. Wolisz psy czy koty? Nie wiem. Chyba psy. Nie wiem. Jesteśmy w sumie na początku aktu drugiego. Jeszcze kupca chyba tutaj będę miał. No i na cały trzeci akt jeszcze by to mi wystarczyło. To może nie będzie takie kiepskie. A, weźmy. Nie przyjmują zwrotów. Dobrze, trudno, wiem, rozumiem. Ale 50% taniej. Jak będziemy mieli kasę, to może sobie od razu 2 artefakty kupimy przy kolejnej wizycie na przykład. Albo jeden artefakt i kartę usuniemy. Będzie mnie stać. Zobaczmy to. Chociaż elita. Z elitą fajnie byłoby też zawalczyć. No idziemy na elitę. No, 3 ptasiory. Znaczy, no ptasiory, no takie ptasioropodobne. Wszystkie się będą wzmacniać, tak? Dobra, spróbujmy tego, co ma najmniej HP. Uderzenie. Przechytrzenie, widmowy. Koniec.
No tak, teraz wszyscy będą bić ze 7. A, tak to działa. O kurde, to jest lepsze niż myślałem. Ale to jest potężne. Jeszcze jakbym miał to kopiowanie tego. Gramy to. O, tym jeszcze mógłbym im wyzerować obrażenia w tej turze. Dobra, gramy noże. Nadal 16 tylko? Zagraj. Zadaj 16 punktów obrażeń za każdą kartę ataku zagraną w tej turze. Zagrano dwie karty. To już powinno zadać. Ile? 64. To powinno załatwić już tego. Zmanshotować. O. Dobra. I ty, kolego, słuchaj, nie musisz zadawać tych obrażeń, wiesz? No i zagoni też ci przypierdziele, czemu nie? Żebyś miał mało zdrowia na kolejną turę. A, nie jestem w stanie cię tu załatwić teraz. No szkoda. Może z miksturki by się skorzystało. No na pewno tak. Na pewno osłabienie. Za 7 byś chciał mnie uderzyć. Dobra, niech uderzy tam za te 2. Niech mu będzie. Podstępne uderzenie. No to już widzieliśmy. Zryw. Zyska 13 punktów bloku, zryw 13 punktów obrażeń. No fajne. Może być. Dobra, uwaga. Elita. Co to jest? Bolesne dźgnięcie. Albo dźgnięcia. Dźgnięcia. Kiedykolwiek otrzymasz obrażenie od tego przeciwnika, dodaj kartę rany do stosu kart odrzuconych. No, będę mógł taktyka odrzucić. Zagrajmy to. Otrójmy. Widmowego zagramy jeszcze. Mamy impuls, ale niezbyt użyteczny. 22 chcę zadać. Dużo. Jedną z trzech bezbarwnych. Nie mam żadnej chyba. Wszystkie są zielone. To jest bezbarwne. No walnie mi dużo. Czy będę mógł impulsem zagrać obronę dwukrotnie? Osłabić można. 16 zada.
Wtedy mogę impulsem obronę zagrać dwukrotnie i zada 6 niby. Dobra, bijmy, póki są podwójne obrażenia z tego. Dobra, teraz będzie można mu wyzerować te obrażenia tym. Tylko czy ja chcę? Mógłbym zablokować 10 z tych 15. Może to byłoby lepiej na jakąś inną sytuację, gdybym nie miał tej obrony do zagrania. Ale to mi się wtasuje, nie wiadomo kiedy ja to odzyskam. Zagram teraz. Niech zada 0. Dobra, olać. No, 7 razy 4. No. Jest kończący cios, ale mamy mało ataków. O, jeszcze blok tutaj można. A, to mamy. No dobra. Tu się pobawimy trochę. Może się go uda załatwić. Chyba tak, na pewno się uda. Kurwa, nie? Nie udało się? Brakło? Shit! Dobra. Gini tam. Możesz teraz zyskać siłę w obozowiskach. Okej. Okay. Znowu impuls. Taniec ostrzy. Może kolejny taniec ostrzy. Byśmy sobie wzięli do talii. Fajne to jest z tymi nożami. No wezmę sobie kolejny taniec ostrzy. Pójdźmy tutaj. A, ćwicz. Wszystko jest na stałe plus 1 do siły. Na stałe? Dawaj. Dobra. Zagrajmy to. Dezorientacja. To było to, że są losowe... O kurde, losowe koszty. Ale nie spodziewałem się, że będzie to wyglądało aż tak drogo, aż tak źle. Dobra, no zryw, niech będzie. Dobra. Trudno, te 3 punkty obrażeń przyjmę. Ta dezorientacja dalej trwa, co? Taniec ostrzy, te noże, które darmowe niby mają być, one też mogą teraz coś kosztować. No dobra, no zobaczmy. Może... Okej, są za darmo. No to z ciosem kończącym może się uda to zrobić. 5, 5, 5, 5.
O, wystarczy. Dobra. Rzut sztyletem. Zadaj 9 punktów obrażeń, dobierz jedną kartę, odrzuć jedną kartę. Fajne. Seria uników. Aha, to jest zyskaj 8 i... zyskaj 4 i później w następnej turze też 4. To ten rzut sztyletem mi się dużo bardziej podoba. 9 obrażeń. Tutaj do elity znowu. To jest kupiec, ale na kasy mało. No ale dobra, idziemy do kupca. Może tutaj akurat złoto będzie w skrzyni. Trochę jest. O, przy podniesieniu ulepsz 2 losowe karty ataku. No nie takie! No, beznadziejne, najgorsze. Nie miałem lepszych kart ataku do ulepszenia. Co tu mogło być ulepszone? Cios kolanem mógł być ulepszony. Trujące dźgnięcie mogło być ulepszone. No co za najgorzej, jakieś zwykłe uderzenia poupgradowało. Czaszka wąsza. Funsz. Dobra. Kiedykolwiek nałożysz truciznę, nałóż dodatkowo jeden punkt trucizny. Na początku każdej walki zyskaj 3 punktów cierni. Gofry od Lee. Gofery. Podnoszą maksymalną liczbę punktów życia o 7 i przywracają utracone punkty życia. Dawaj. Okej. Okay. Wygląda dobrze. Lepiej niż skorzystanie z obozu. Nie dość, że się wyleczyłem na fulla, to jeszcze zwiększyłem maksymalne HP. No, dzień dobry. Tak się składa, że nie mam w ogóle złota, więc mógłbym im oddać to złoto. Ale czy coś w związku z tym się zadzieje, czy po prostu mi pozwolą przejść? Bo jak z nimi zawalczę, to jakiś tam łup od nich zgarnę i te ich maskę też, jako artefakt. Nie pamiętam, co ona robiła, ta maska. Sprawdźmy, co się stanie, jak zapłacę. Haha, dzięki za złoto. O, jak ja kocham złote monety, są takie piękne, błyszczące, cudeńka. Hej, niedźwiedziu, ten gość oddał nam całe swoje złoto. Co za frajer, wystarczyło tylko poprosić... No, kto by się spodziewał? Ja z pewnością się tego nie spodziewałem. Co za typ. Poświęćmy minutę, aby się pośmiać z tej cudownej okazji. Haha, ho, 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 ho. A, miałem nadzieję, że się coś w związku z tym jeszcze zadzieje, że zapłaciłem. Ale no nie, no to na przyszłość wydaje mi się, że zawsze warto tam z nimi walczyć. No chyba, że faktycznie mamy jakoś mało zdrowe, czujemy się niepewnie, no to może... To może wtedy nie. Dobra, niech będzie, że tutaj pójdę. Przemierzając kolejne grobowce, natrafiasz na ogromny sarkofag wysadzany klejnotami, stojący na samym środku okrągłego pomieszczenia. Nie możesz odczytać zapisanych na nim inskrypcji, ale dostrzegasz czarną mgłę, wydobywającą się z niego. Czarna mgła się wydobywa. No dobra, możemy wziąć artefakt, ale jest 50% szans na to, że dostanę jakąś klątwę. Niezagrywalna startowa, aha, czyli że od razu będę ją miał w ręce. Jest tylko 50% szans. Bierzemy. Aha, weszło. Otwierasz sarkofag. Ze środka wydobywa się czarna magia, mgła i wypełnia całe pomieszczenie. Wewnątrz zamiast ciała znajdujesz artefakt. Zabierasz go i gwałtownie kaszląc ruszasz dalszą drogę. Zaczynaj każdą walkę z 10 punktami bloku. Spoko. Szkoda, że ta klątwa weszła, ale trudno. Poradzimy sobie z nią. No jest cierpienie. Niezagrywalna. O, impuls. Jest impuls. Ocalenie można by z impulsem zagrać. Albo ten taniec ostrzy.
Dobra, impuls z tańcem. Ocalenie, tak czy siak bym zagrał. No, no to wywalmy. Jak tych noży nie zagram, to się wtasują, nie? Nie, no, gramy je. Tutaj. Przechytrzenie. Jest cios kończący. Sztyletem. Bardzo dobra. Jest znowu taniec ostrzy. I zadławienie. Fajne rzeczy. Fajne rzeczy. Jakby to zagrać teraz, żeby było śmiesznie. Zadławienie na ciebie. Taniec ostrzy. Nożem sobie ciebie tutaj załatwimy. Agonia. Agonia. Cyk. Złoto, mieszanka wybuchowa, zadaje 10 punktów wszystkim obrażeń. Dobra, miksturka jakaś weszła. Zabójcza trucizna. No już 5 punktów trucizny po prostu z rynków. Weźmy tę truciznę. Może będziemy się tym bawić faktycznie. Kolejna walka. No, ta roślinka. Ona była jakaś upierdliwa, pamiętam. Osiem razy 3 aż chcę zadać. 24. Dobrze, że od razu 10 armora mam na starcie. To jest zawsze dobre. Brakuje mi tych lodów, które sprawiały, że energia przechodziła do kolejnej tury, jeżeli jej nie wydawałem. To było mega dobre. Było potężne. Dobra, na pewno neutralizacja, żeby to mniej biło. 18 teraz. No już w sumie nie mam żadnych defensywnych tutaj kart, więc może to trzeba było zagrać po prostu. No, ale dobra. Żadna strata. Zagramy tak czy siak. Te lepsze uderzenia. To wywalić, a nie mogę tego wywalić. No tak. Tego grać nie będę. Sześć razy 3. Czy widmowy zabójca jakby był zagrany podwójnie, to coś w związku z tym się zadzieje w kolejnej turze szczególnego? Pewnie nie. Tak korci przetestować, tylko... Zryw jest atakiem. Dobra, na pewno chcemy zryw wykorzystać, żeby ten armor mieć. To mi chce 18 obrażeń zadać aż. Otrójmy to.
Jak rzucę impuls, to już widmowego nie rzucę. Dobra, niech będzie rzut sztyletem. Jak będzie to. Zresztą to już bez znaczenia. Wszystko i tak się tam odrzuciło. 5 punktów obrażeń zadałeś, tak? Z kolczatek w ogóle nie korzystam. Ani razu już ostatnio skorzystałem. O, jest cios kończący. Ale jeden atak mam tylko. No to lipa. Ale zagrać mogę. Dobra. Dwa tańce ostrzy. O, panie. I zadławienie. Ale bym mógł tutaj narobić obrażeń teraz, nie? Ale to by było dobre, jakby to miało więcej zdrowia. Akrobatyka. Dobierz 3 karty, odrzuć jedną. Nawet spoko. Kolejne trujące dźgnięcie może? Te trucizny się stakują ze sobą, nie? Dlatego te trucizny fajnie byłoby mieć w większych ilościach. No weźmy to. Dobra. No i będziemy odpoczywać. Znaczy się ćwiczyć. Jeszcze jeden raz będzie można sobie zwiększyć siłę. Czymś takim. Fajne to jest. Hard. Trzy razy aż negatywny efekt będzie mógł zanegować. Między innymi właśnie trucizny. Dobra, niech będzie, że ściągnę już mój jeden stack tego. Się z tym wstrzymam może. Bo mógłbym użyć tego, żeby dwukrotnie użyć tego i wtedy bym już ściągnął obydwa te staki. Już nie miałby tego w ogóle na sobie, tego hartu. Ale stracę to, bo co się wykluczy. I wtedy już nie będę miał okazji użyć tego wtedy, kiedy by się faktycznie miało przydać. Pod warunkiem, że mi się uda to ściągnąć wcześniej, to dziadostwo. To zostawię. A tu mogę uderzyć. I tyle. Więcej nie gram. Oho. Jakieś sługi tutaj. Potężny negatywny efekt. Chyba nie ma co się fokusować na sługach, co? No co? Czy mi to coś miałoby dać, ale dobra. Ech. Co to było? Co się z tymi kartami dwiema moimi stało niby? Co to znaczy? Po śmierci widmowy zabójca wraca do twojej ręki. A, ukradli mi te karty.
trzeba się ich pozbyć w tym momencie, żeby odzyskać je. Teraz but jest bezużyteczny przez to, że sobie siłę zwiększyłem. Ale nadal będzie użyteczny w jakichś tam innych sytuacjach może. Obronę na bossa dał, on sam na siebie. No nie no. Tu trzeba się fokusować na tych wypierdkach chyba jednak. A trucizna nie ignorowała obrony? Ignorowała chyba, nie? Czyli można by zrobić tak i w tym momencie go otruć. Jest źle, bardzo dużo obrażeń chce we mnie wejść, a nie mam jak tego... Nie mam co z tym zrobić. Straszna tura. Ale tak, trucizna go faktycznie będzie klepała. Co takie jakoś bardzo użytecznych kart mi nie zabrali. Ten widmowy zabójca trochę mi go szkoda. Ale kolczatki to bym olał. Tego jednego można by się pozbyć, żeby widmowego odzyskać. Najgorsze jest to, że oni tutaj jeszcze jakąś mu obronę dają. Dobra, to nie jest wykluczone, jak to zagram. Weźmy to, weźmy to. Weźmy to na ciebie. Spróbujemy się pozbyć tego małego może. Ważne, żeby mu tę truciznę odnowić, żeby się to zestakowało dalej. Mało zdrowia mam. Kurczę. Nie ma tego, czego chcę. Jest taniec ostrzy, ale nie ma jeszcze... Jeszcze przydałby się drugi taniec ostrzy. Jest kończący ten. Cios. I on teraz nie ma obrony żadnej. No to jest już niezła sytuacja. Ale podwójne obrażenia jeszcze by się przydały z tego pajaca. Dobra, zagrajmy to. 10 za każdą kartę. Niech będzie neutralizacja na bosie. Nie no, czasem kończącym trzeba będzie go załatwić. No nic z tym nie zrobię, czyli 5 kart ataku muszę. Chcę zadać, ja mam, ja mam 32 obrażeń. Się HP. O-o! Chyba porażka będzie, bo ja nie mam jak tego. Nie mam jak to przeżyć. I on jest już po osłabieniu niby. I jeszcze tu 9. No nie mam jak to zrobić.
Co to? Jestem na podwójnych obrażeniach teraz. Ale on ma za dużo armora i tak. Kurczę. Nie dam rady, nie? Nawet z podwójnymi obrażeniami, tymi nożami. One będą 12 biły. Nie dam rady go rozwalić. Musiałbym mieć jeszcze tę kartę kończący cios. To wtedy bym mógł bossa załatwić. Jak tak patrzę. Bo naprawdę dużo obrażeń mogę mu wklepać. I na wszystko mnie stać. Prawie wszystko. Jeszcze tego małego mogę się na pewno pozbyć. Kolczatki mi nic nie dadzą. Jeszcze mogę użyć tego i tego. Kurczę, musiałbym policzyć. On ma w sumie 185 HP, powiedzmy. Dziesięć chyba mogę zadać. W sumie. Jak dobrze policzyłem. Chyba, że jak rzucę sztyletem, to się może okazać, że dobiorę akurat. O, na przykład to? Albo, kurde, może coś dobiorę, coś co sprawi, że przeżyję. I nie wiem teraz, czy nie powinienem się prędzej sfokusować na nim, żeby pozbyć się tych 9 punktów obrażeń w razie czego. To jest takie RNG, bo czuję, że mogę jeszcze to porobić. To się jeszcze da zrobić. No takaś losowa stąd przyjdzie, tylko żeby nie cierpienie. No bo zryw na przykład mógłby mi załatwić sprawę. Albo przeszywający jęk. Albo ocalenie. Nie, no nie zabiję go, nie? Więc nie ma sensu się na nim. Spróbujmy małego. I odrzucimy taktyka. Impuls. Impuls. To na obronę można. Bo kolejne to mi nic nie da. Jak będę miał 10 obrony, to przeżyję jego cios. Tylko tego się trzeba pozbyć.
Tak, chyba będzie trzeba zagrać. Dobra. Tego nie będę chciał kopiować, nie? Muszę skopiować obronę impulsem. Będzie trzeba użyć energii. A, mogę użyć też tego. Dobra. Dobra, obronę musimy koniecznie. Dobra, trujemy. Trujemy. Taniec ostrzy. Dobra, zagrajmy jeszcze to. Przeżyję jeszcze ten atak. Hiperpromień. Ogłuszony jest. Dobra, zagrajmy zadławienie i wieczne agonie. To też. To dla samej idei zadania tych dodatkowych 5 punktów. Dobra, planuję atakować, no ale go już raczej załatwię. Już sama trucizna by go wyjaśniła. Zryw. Automaton. Pokonaj automatona z brązu. Easy gierka. Not even close, baby. Zatrzymanie czasu za 3 punkty. Nie możesz dobierać więcej kart w tej turze. Do końca tury koszt wszystkich kart jest zredukowany do zera. Zyskaj energię, dobierz 2 karty. O, to jest dobre. Powidok. Kiedykolwiek zagrasz kartę, zyskaj 1 punkt bloku. To nie. To jest fajne. To też się wydaje super. Ale nie możesz dobierać więcej kart w tej turze, to też może mnie czasami tam upitolić. Coś takiego, więc może adrenalina. No, jakieś artefakty, których nie widziałem, za wyjątkiem tego, bo to chyba widziałem. Otrzymasz unikalną klątwę oraz 3 artefakty. Zyskaj energię na początku każdej tury. Nie możesz już ulepszać kart w obozowiskach. Tylko w obozowiskach, tak? To nie jest złe. Zyskaj energię na początku każdej tury. Nie możesz odpoczywać w obozowiskach. To chyba mu od fuzji bym wolał. Ewentualnie zaryzykować z artefaktami. Może będą jakieś fajne. Nie, no wezmę to. Nie możesz już ulepszać kart w obozowiskach. Bo jeszcze zostało mi jedno ćwiczenie, żeby siłę podnieść i później każda kolejna wizyta w obozowisku to po prostu będzie odpoczywanie, żeby sobie zdrowie odnawiać najwyżej. Niech to będzie. Dobra. Akt trzeci w kolejnym odcinku będzie. Także panie i panowie, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z coraz innych serii na tym kanale. Ja byłem Skowron5. Pozdrawiam i polecam. Na razie.